Poniedziałek, 20 lutego, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu informacyjnego. A w dzisiejszym programie: Kamiennogórzanin walczący w Iraku, doceniony po latach. Tyle, co przekazał oficer prasowy prasie, no tyle społeczeństwo wiedziało. Rusza tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Mające na przykład wymiar cywilny, administracyjny, rodzinny. Kolorowy tydzień w przedszkolu już za nami. Wyróżnienia dla mieszkańców Radzimowic. A na zakończenie powiemy o przygotowaniach do kolejnych inwestycji w gminie Bolków. Inwestycje drogowe w Bolkowie, ulica Kościuszki, ulica Kolejowa, ulica Sienkiewicza. Misja starszego szeregowego Arkadiusza Polewskiego, żołnierza, który walczył w Iraku, była tajna. Po powrocie do kraju w mediach niewiele mówiono o nim i jego przyjaciołach. Dopiero po kilku latach zaczęto mówić o polskich żołnierzach jako bohaterach. Arkadiusz Polewski wraz z przyjaciółmi już za kilka dni odbierze jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanych dla uczestników tej wojny – Gwiazdę Iraku. Historia starszego szeregowego Arkadiusza Polewskiego rozpoczyna się wiosną 2004 roku, kiedy to w ramach polskiego kontyngentu wojskowego wyjeżdża do Iraku, gdzie trafia do Camp Lima. Staje się członkiem drugiej grupy bojowej, której zadaniem jest obrona Karbali. Jechali tam walczyć za wolność waszą i naszą. Pełni nadziei, że ich misja jest misją pokojową. Mieliśmy zadanie chronić bazy, no i konwoi, obrona miasta, urzędu miasta tam, Karbali. Prowadziliśmy tam czasami te nieregularne warki z tymi bojówkarzami, Al-Sadra on się nazywał chyba, ten gościu, który walczył z nami, no, terrorystą był. Powstanie tego Al-Sadra wystąpiło. I atakowali wszystkich żołnierzy, czyli wszystkich koalicjantów, nie? Bazę ostrzeliwali z moździerzy, z rakiet. No i chcieli przejąć ten City Hall, urząd miasta w Karbali. Ale dzięki naszemu oporowi, naszym walkom nie udało im się tego zrobić. To była jedyna instytucja, której oni nie przejęli takiej ważnej. To była jedna z najważniejszych takich urzędów w mieście. To było centrum takiego jakby dowodzenia. Tam był ten mer cały, który rządził tym miastem, no i tam było więzienie, gdzie trzymali przestępców i tam podejrzanych o ten terroryzm, no i my musieliśmy tego bronić. Tam była ostra wymiana ognia, ostrzeliwaliśmy się praktycznie non-stop. Starszy szeregowy Arkadiusz Polewski wrócił do Polski z urazem kręgosłupa, którego doznał podczas wykonywania obowiązków. Mówiono, że największą nagrodą dla mnie jest to, że przeżyłem. Przez wiele lat, gdy widział, że odznacza się ludzi tylko za to, że byli w Iraku, czuł żal, podobnie jak jego koledzy, którzy brali udział w drugiej zmianie polskiego kontyngentu wojskowego, bo ich zadanie było tajne. W ogóle była cisza medialna. W telewizji mówili coś innego. Tyle, co przekazał oficer prasowy prasie, no tyle społeczeństwo wiedziało. Też nie chcieli denerwować naszych rodzin na przykład, nie, bo to wiadomo, tam były regularne walki. Ostrzeliwali nas praktycznie non-stop. No i nie chcieli drażnić rodzin, nie, żeby się rodziny martwiły. Mówili o tym jak najmniej. Dopiero po kilku latach Arkadiusz Polewski opowiedział swoją historię w jednym z wydań Polska Zbroja. Wtedy też bohaterem z Iraku zainteresował się lokalny samorząd. Dzięki burmistrzowi Krzysztofowi Świątkowi dostał mieszkanie. Już za kilka dni wraz z kolegami ze zmiany odbierze Gwiazdę Iraku, polskie odznaczenie pamiątkowe przyznawane uczestnikom polskiego kontyngentu w Iraku, nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej. Od dzisiaj osoby, które czują się ofiarami przestępstw, mogą zasięgnąć bezpłatnej porady w Kamiennogórskiej Prokuraturze bądź uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji. Rusza coroczna edycja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy, asystenci sędziego, policjanci, komornicy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a także adwokatcy, aplikanci. Wszystkie te osoby na co dzień mogą pomóc wszystkim tym, którzy czują się zagrożeni bądź czują się ofiarami przestępstw. W tym tygodniu, w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, porady te są bezpłatne. Z jakimi sprawami mogą zgłaszać się potencjalni petenci? Jest to tydzień pomocy ofiarom przestępstw, a więc generalnie zapraszamy do prokuratury osoby, które zostały pokrzywdzone przez przestępstwo.
Ale nie tylko, chociaż głównie akcja jest adresowana do tego rodzaju osób, albowiem częstokroć pokrzywdzeni mają inne problemy związane z popełnionym przestępstwem, mające na przykład wymiar cywilny, administracyjny, rodzinny i również w tym zakresie udzielamy porad, bo bardzo często problemy osób są na granicy zarówno prawa karnego, jak i innych dziedzin prawa. To już 12. edycja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Inicjatywa ta jest związana z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym 22 lutego. Celem przedsięwzięcia jest nagłośnienie potrzeb i form pomocy ofiarom przestępstw. Dzięki takim projektom Ministerstwo Sprawiedliwości chce dążyć do stworzenia powszechnego systemu ochrony takich osób. Forma udzielania porad prawnych i pomocy psychologicznej jest różnorodna, od bezpośredniej wizyty w ośrodku, poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze specjalistą. W Kamiennej Górze prokuratura będzie udzielała bezpłatnie porady osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw od poniedziałku do piątku, czyli od 20 do 24 lutego w godzinach od 10 do godziny 15. Również w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze będzie można zasięgnąć pomocy, czy to osobiście, bądź dzwoniąc pod znane wszystkim numery alarmowe 997 lub 112 z telefonów komórkowych. Z każdą sprawą nurtującą ich, kiedy nie wiedzą, jak mają się poruszać, gdzie się udać po pomoc, każda sprawa, która dotyczy prawa, obowiązujących przepisów, czyli jeżeli ktoś ma problem, nie wiem, z sąsiadem, z kimkolwiek, kto łamie przepisy ogólne, bądź też kodeksu wykroczeń, czy kodeksu karnego, można przyjść i u nas uzyskać oczywiście bezpłatnie taką poradę, taką prawną. To nie tylko w tym tygodniu, ponieważ tak naprawdę policjanci pomagają ludziom, do tego są przez cały rok. Dyżury są całodobowe, więc jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem i niezbyt dobrze się porusza, czuje się w przepisach, to jesteśmy po to, żeby pomagać społeczeństwu, więc nie tylko w ten tydzień, można przez cały rok do nas przychodzić i my pomożemy każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje. Pokrzywdzeni najczęściej pytają o pomoc w sprawach karnych, rodzinnych, zakresu prawa pracy, czy chociażby kwestii alimentacyjnych. Zgłaszają się także osoby po poradę psychologiczną. W tegorocznym projekcie będzie brała udział także Straż Graniczna, której pracownicy będą udzielać porad głównie dotyczących handlu ludźmi. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Wszystkie osoby, które nie wiedzą, jak rozwiązać trudne życiowe sytuacje, doznają krzywdy lub są świadkami przestępstw, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy fachowców. Kolorowy tydzień już za nami. W przedszkolu numer 2 w Kamiennej Górze w piątek 17 lutego odbyło się jego podsumowanie. Pomysłodawcą zorganizowania kolorowego tygodnia dla dzieci były panie opiekunki. Chciały przygotować dla maluchów coś wyjątkowego, interesującego, aby dzieci mogły przy tym świetnie się bawić, a zarazem czegoś nauczyć. Na czym polegał kolorowy tydzień? Zaczęliśmy od poniedziałku od koloru zielonego. Zielony kolor, podczas zielonego koloru skupiłyśmy się na tym, żeby właśnie uzmysłowić dzieciom po prostu zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie się. Stąd właśnie zielony kolor, czyli zielone witaminy, zielone warzywa, owoce. Kolejnym dniem to był kolor czerwony, związany był z miłością, przyjaźnią. Dzieci rozmawiały o prawach dziecka, o przyjaźni ogólnie pojętej, o zwrotach grzecznościowych, jak zachowywać się w przedszkolu. Ten dzień nałożył się oczywiście z 14 lutego, z walentynkami, więc tak się fajnie poskładało. Środa wszystko się kręciło wokół koloru żółtego. Naszym zamysłem było, żeby po prostu wszystko było związane w tym dniu z bezpieczeństwem dzieci. Starałyśmy się przekazać im jak najwięcej zasad, norm, które jakby w przyszłości pozwolą im bezpiecznie żyć i zapobiegać wszelkim wypadkom, urazom i tak dalej, przykrym wydarzeniom. Z kolei czwartek był kolorem niebieskim, związany był szczególnie z życiodajną wodą. Były zabawy z bańkami. Dzieci poznawały prace plastyczne życie na temat świata podwodnego, życie oceanów, wód i ogólnie też to wszystko też chodziło o to, żeby dobrze gospodarować wodą. Tutaj też uczuli dzieci na to, żeby po prostu traktowały wodę jako coś cennego i ważnego w naszym życiu. W piątek odbyło się zwieńczenie kolorowego tygodnia. Panie opiekunki wystąpiły w krótkim przedstawieniu o kolorach. Pokazały dzieciom, jaki kolor może powstać po połączeniu na przykład żółtego z czerwonym. Pokazało. Kolor czerwony właśnie to jest ten
Następnie dzieci wzięły udział w pokazie mody na specjalnie przygotowanym wybiegu. Oryginalne stroje, a przy tym nietypowy styl poruszania w połączeniu z oprawą muzyczną dał niesamowity efekt. Na zakończenie przedszkolaki bawiły się w szalonych rytmach muzyki podczas dyskoteki. Złotym jabłkiem za działalność na rzecz promowania rolnictwa ekologicznego w 18. edycji ogólnopolskiego konkursu Rolnik Farmer Roku zostali wyróżnieni Władysława Gil oraz Wiktor Urbańczyk, mieszkańcy sołectwa Radzimowice. Laureaci prowadzą agroturystykę, gospodarstwo ekologiczne, a także zajmują się przetwarzaniem orkiszu na mąkę, kaszę, otręby, makarony oraz inne produkty spożywcze. Z mąki orkiszowej wypiekane są podpłomyki i chleb. Rolnicy z Radzimowic znani są z promowania zdrowego stylu życia oraz rolnictwa ekologicznego. Z ich produktami i wyrobami możemy spotkać się zazwyczaj podczas kiermaszy, jarmarków, wystaw, imprez organizowanych na terenach gminy, a także poza jej granicami. W celu promowania i ukazywania wartości życia na wsi, zdrowego stylu życia opartego na współdziałaniu z naturą, pani Władysława i pan Wiktor założyli fundację Terra, teraz Radzimowice. Są oni także inicjatorami, pomysłodawcami, organizatorami wielu imprez o charakterze międzynarodowym, które odbywają się w Radzimowicach. Należą do nich Świat Kultur, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich, konferencje dotyczące górnictwa. Prowadzą także pokazy przetwarzania mąki orkiszowej i warsztaty wypieku chleba tradycyjnymi metodami. Gmina Bolków przygotowuje się do realizacji kolejnych wielkich inwestycji. Po modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kilku świetlic wiejskich przyszedł czas na kolejne, ważne dla społeczności lokalnej zadania. Planujemy inwestycje na okresy, gdzie można je realizować i sesja Rady Miejskiej 24 lutego przegłosuje grubo ponad 500 tysięcy złotych wkładu własnego gminy Bolków w pozyskanie środków zewnętrznych. Mianowicie po pierwsze inwestycje drogowe w Wierzchosławicach, inwestycje drogowe w Bolkowie, ulica Kościuszki, ulica Kolejowa, ulica Sienkiewicza oraz inwestycja drogowa w Sadach Dolnych. Chcemy w latach 2012-2013 ze środkami zewnętrznymi zbudować nową świetlicę w Kaczarowie, wyremontować świetlicę w Płoninie i to będziemy robić jeszcze w roku bieżącym. Jedna druga dachu będzie przełożona oraz inwestycja w środku świetlicy, remont, wyposażenie oraz przygotowanie inwestycji na świetlicy w Sadach Górnych. Też duża inwestycja, około 500 tysięcy złotych będzie tam inwestowane ze środków zewnętrznych i gminnych oraz inwestycja zewnętrzna też na lata 2012-2013, gruntowna modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Mysłów. To są inwestycje takie, jak to się mówi, najbliższe lata. Chcielibyśmy w tym roku jeszcze za ponad 160 tysięcy złotych wyremontować, mamy na to kosztory, złożyliśmy wnioski do Ministerstwa Kultury i do Urzędu Marszałkowskiego, kapliczkę na drodze do zamku w Bolkowie. Bardzo droga inwestycja, powtarzam jeszcze raz, ponad 160 tysięcy złotych, ale tyle to kosztuje, pół na pół. Oraz chcielibyśmy zacząć, a skończyć w przyszłym roku, rewitalizację Parku Miejskiego w Bolkowie. Ale oprócz inwestycji gminnych, gdzie tylko gmina i środki zewnętrzne partycypują, chcemy, żeby razem z powiatem do końca tej kadencji, do końca roku 2014, wyremontować drogę powiatową na ulicy Sienkiewicza razem z chodnikami. Tu gmina publicznie deklaruje dołożenie się po przetargu do kwoty 50% z naszych środków. Chcemy również, i tutaj radni złożyli wniosek, w tym przypadku radny Marian Sokołowski złożył wniosek, żeby Generalna Dyrekcja zbudowała krótki odcinek łączący przejazd kolejowy na drodze krajowej numer 3 w kierunku Legnicy do drogi kolejowej na ulicy Kolejowej. I tutaj chcielibyśmy, żeby szybko to wykonać, bo tam dzieci chodzą, tam jest przystanek dla dzieciaków wyjeżdżających i zabieranych przez autobusy nasze gminne do szkoły. Być może się uda to. W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash zapraszam już w środę. Do widzenia.